Ostatnio pokazywałem wam na zawodach tripod, taki dosyć rozbudowany. Miałem masę sprzętu, nawet jeździdełko miałem, no bo to wszystko ważyło mega tonę. Natomiast dzisiaj jesteśmy na plaży z Darkiem, Krysiakiem i Michałem. Typowo tak, żeby sobie po prostu mile spędzić czas. I pokażę wam, jak wygląda taki mój zestaw plażowy, właśnie, żeby sobie przyjść, powiesiadować troszeczkę. No i przy okazji połowić. Zobaczcie ten kadr. Idealny w zasadzie, nie ma ludzi na środku, a wędki mamy rzucone tak na środek. Natomiast z tej strony i z tej strony nie wygląda to ciekawie. Michu, jak żeś ty to zrobił? Przegoniliśmy ich. Kijem. Nie, ale co, przyszliście w miarę wcześnie rano, rozłożyliście się i... Było mniej ludzi, nie? Dochodzili. No i nikt jakoś nie przeszkadza, na razie tak się wszyscy w miarę dostosowują. No, tak. Ale właśnie, nie musieliście z nimi rozmawiać, tłumaczyć? Nie. Tak spokojnie, raczej każdy nas tutaj widzę. Omijają nas tutaj, tak. Poprzednio miałem masę sprzętu, był tripod, były dwa wędziska, było jeździdełko nawet, bo to wszystko takie ciężkie, nie wiem, z 30 różnych ciężarków. Natomiast dzisiaj jestem tutaj z chłopakami typowo rekreacyjnie. Zobaczcie, mam wędzisko już w zasadzie gotowe do łowienia ze sztycą. Z takich rzeczy, które dodatkowo mam. O, to tu w zasadzie wszystko się mieści tutaj. Pokażę wam, co tutaj mam zmieszczone. No tutaj Darek akurat, to zobaczcie, dał takie fanty do rozlosowania. No ale mam coś tam na leszcza, na flonderkę też może być, mam taśmę, mam jakieś ciężarki, to się wszystko tutaj spoko mieści, oczywiście pozwolenie, zawsze pozwolenie musi być, pamiętajcie o tym. Co tutaj jest, w sumie nawet nie wiem, a jeszcze są jakieś, zobaczcie, krętliki. Także naprawdę na mega spokojnie można pojechać sobie na plażę, wypocząć. No a tutaj taki zestaw. Też w zasadzie niezbędne na plaży, żeby się nie odwodnić. No i słuchajcie, i to by było na tyle. Nie trzeba mieć mega dużo sprzętu, żeby połowić, tym bardziej w lecie, kiedy łowimy naprawdę głównie leszcze, ewentualnie jakieś okonie, czyli musimy mieć glizdę, dendrobenę, czwórkę na przykład, albo trójeczkę nawet. I to w zasadzie wystarczy. Można też mieć śledzie. A propos śledzi, ponoć nie można śledzi dorwać, jest to prawda? Nie wiem, ja mam śledzie, sportu. Sportu, tak. Wcześniej byłem zobaczyć tak o 6 rano, to kiepskawo tam z tym śledzikiem było. Aha. Jakieś to biski tam dwa chyba padły, tylko takie malutkie. Aha. A tak to ze śledziem było naprawdę ciężko, nie? Ale Michu, ty sobie sam złowiłeś. To akurat wujek mi złowił. Aha, no, bo jakiś zakaz jest, oni teraz nie wypływają, nie łowią, nie? A to tak, tak, są zakazy na drobnicę, no. Mhm. No właśnie. Jak się nazywa. No nie, zakaz, nie mogę na razie łowić, no. No właśnie. A to zawsze był zakaz. Co roku jest ten zakaz? Nie wiem, w każdym razie mój ojciec był kupić flądrę, nie? I flądra po 27 zł. Oj, powiem. No normalnie, a dors, słuchajcie, dors jest po 15, ale go oczywiście nie kupujcie, bo to jest ten hodowlany, nie? To już lepiej odżałujcie na tą biedną naszą flądrę. Michu, flądra teraz też? Chyba dzisiaj nic. Dzisiaj nic, ale wieczorem jak po zapadnięciu zobaczymy, zmroku? No. Będziemy przygotowani też na flądrę, mamy krewetkę, mamy... Zobaczymy, nie? Aha. Darek, ty często nad wodą, bo ty jesteś z Łodzi. Wiesz co, ja tak powiem szczerze, bardziej tak wakacyjnie, ale ostatnio coraz częściej, bo już chyba jestem czwarty raz, nie? W tym roku, także myślę, że będę coraz częściej. No to musi obywatelstwo Władysławowskie sobie wyrobić, tak, bo on tu cały czas do Władka przyjeżdża. Jeszcze raz wam pokażę ten widoczek, naprawdę super. Tam zobaczcie, ludzie się kąpią jak najbardziej, a z tej strony nic nie zobaczymy. Bo mamy ludzi. Fajnie. Jeżeli chodzi o wędzisko, to nie będziemy tutaj się długo rozwodzić. Wędkę jaką macie, taką macie. Głównie pokazałbym to. Jest to zwykła sztyca. Natomiast Darek ma rury. Zwykłe rury, to są 50-tki. On akurat ma białe, które są zdecydowanie ładniejsze. Tak to może powiedzieć, ładniejsze. Spełniają tą samą funkcję, co sztyca, zobaczcie. Ja bym może tutaj delikatnie zauważył, że jestem w stanie wyżej podnieść wędkę, co daje nam taką przewagę, jeżeli jest sfalowane morze, wyżej podniesiemy nasze wędzisko, to i żyłka, która wchodzi do wody, wchodzi po prostu nieco dalej, czyli mamy tą taką możliwość, że ta żyłka nie będzie cały czas tam smyrgana falą. Natomiast jeżeli chodzi o ten cały mój zestaw, no to jest w zasadzie wszystko. Wcześniej miałem, przypomnę, no wózek, żeby to wszystko
wozić. No nie może nie wszystko, bo mam taki, taki oto przybornik. No taki pas, słuchajcie, to nie jest jakieś lokowanie produktu. Ja go kupiłem za hajs z YouTube'a, tak? Nie wiem, koszt chyba 120 zł, no i mamy z takim czymś. Sobie go przesuniemy. Tutaj mamy coś takiego na szczypce. Natomiast można do niego dokupić różne rzeczy. Tu akurat mam taki przybornik harcerza, ale oryginalnie jak kupujemy tutaj tą sakew, to jest w środku pudełko takie spinningowe. Bardzo fajna sprawa na balony. Rewelacja. O, jak tam szaleją. Jak chcecie zobaczyć film, jak ja pływam na tym, to macie go tam. No i to słuchajcie, to jest w zasadzie wszystko. Każdy, który łowi na śródlądzie chociażby karpie, no to ma w zasadzie komplet sprzętu potrzebnego do łowienia metodą surfcastingową na plaży. Może te nasze wędki są nieco mocniejsze, no i przydałoby się no, grubsza żyłka może, tak myślę, no bo Darek ma, zobaczcie, taką oto plecionę. 0,16 i powiem wam, Michu ją urwał dzisiaj. Tak, Michu rzucił tam siłowo i urwał. Ale urwał, ale to było dobre. Bo nie było przyponu strzałowego. Darek tak lekko sobie zarzuca, a co tam, jest w końcu tutaj na wakacjach. Wygrał te wczasy na Morskiej TV. No, ale no Michu mówi, daj ja ci rzucę dalej. Zarzucił, no i urwał plecionkę 0,16, więc no nie wiem, co o tym myśleć, bo chciałem też przejść na plecionkę. Myślę, że ten przypon strzałowy musiałby być 0,18, 0,20, zresztą chyba zrobimy o tym osobny materiał. Słuchajcie, ja tą moją wędkę razem ze sztycą biorę na takie oto trytytki wielokrotnego użycia i to mi starcza. Natomiast Michu ma 3 tuby dzisiaj, bo ma 3 wędki. Ale nie łowi na 3 wędki, jedna jest dla Darka, bo dzisiaj sobie zepsuł wędkę. No i dobrze, że była zapasowa. No i powiedz mi, jaka przewaga jest, że masz tubę? Co to ci daje w ogóle? Jest wodoodporna? No. Szalona czy wodoodporna? Plastikowa, no. Nic nie uderzy, samochód wrzucam. Mogę wrzucić dać samochód. Mhm. Nie uszkodzę tego. Pomieści się wędka plus stojak, no stojak. No to... Sztyca. Aha. No dobra, ale wędkę wsadzasz i tak w ten pokrowiec, tak? No to tutaj tyle, to ja zaoszczędzam troszeczkę czasu, bo tego nie robię. No ale ty za to będziesz miał wędkę mniej pobijaną. Dokładnie. Będzie wyglądała jak nówka to cały czas. Tak, dlatego Darek się tak cieszy, że od ciebie uzyskał ją. No ma ta 4,20, plaksy chyba. Aha. A to jest 4,50. No, no dobra, no ale to chyba w miarę lekkie jest, co? Nie, no to... No i faktycznie, w samochodzie jak wrzucisz, to się ci nic nie stanie, bo Darek to wrzucił taką jedną. Tak wrzuciłem właśnie, tak. Dzisiaj? Magnetikę. Wczoraj. Wczoraj magnetikę. No. No i właściwie rower, taki malutki rowerek dziecięcy mi się przewrócił i środeczka. Ceramika poszła na środku. I ceramika poszła w środku, już wiesz, nic się... Darek mówi, kończymy imprezę, ale chyba GoPro się też skończyło. Słuchajcie, nówka sztuka trzecia. W tym roku kamera GoPro, GoPro Hero 7, trzeci egzemplarz. I tak jak widzieliście, koniec. Znowu się zwieszę. Darek, czemu rury, a nie sztyce? Wiesz co, chyba z oszczędności po prostu. Aha. Nie, jakoś jeszcze nie kupiłem. Przymierzam no się. No bo myślałem, że powiesz, że są lżejsze. Nie, nawet nie. Nawet nie dlatego. Po prostu wiesz co, proste takie pyk. Gdzieś kiedyś słyszałem, że ktoś nasypuje do tej rury piach. Znaczy się wbija, nasypuje piach i wtedy bierze wędkę. Bo wtedy jest tak. Wyżej jest, wiesz? O, nie wiecie. Trzyma ci się na kołowrotku tu, tylko że jest po prostu wyżej. Pewien dobry patent, spróbuję. I może troszeczkę sztywniejsze, zobacz, no to nie wiadomo. Ja powiem, że spróbuję dobry patent, o tym nie pomyślałem. Słuchajcie, my jesteśmy na zero, a dziewczyny mają ryby, nie? Ile macie? Jedną, bo jedna zdecha. Jedna zdecha. No i zobaczcie, a my starzy wyjadacze na zero. No. Ale złów i wypuść jest. Także jest dobrze, a tam kolega chyba do Szwecji płynie. No nie powiem, trochę to niebezpieczne takim pontonikiem. Nie Darek? No. No tacy trochę lajtowi, ale dobra, ale już widzimy, że się zaczęli denerwować, więc nie jest źle. Jakieś naturalne odruchy są? Bo nie ma też tych
nie ma wiosy. Jakby były wiosa, to może by aż takie tragedii nie było. Okej. No i to by było na tyle. Cześć!